Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Let's Play Ratchet & Clank na PlayStation 3. I tak, widzimy się po dość mojej dłuższej przerwie? Powiedzmy, że przerwie. W każdym bądź razie miałem dużo roboty. Grałem jak najwięcej na bicie, aby wam trochę o niej opowiedzieć. I teraz chciałbym was zaprosić jeszcze na tym początku odcinka na następne PS5 w dniu... Dzisiaj jest 26... 1 maja. O, ale fajnie wyszło. Wolne mam wtedy. 1 maja na godzinę 17 z livestreama z PlayStation Vita. Wtedy będziecie mogli mi zadać pytania na temat tej konsoli, moją opinię i tym podobne rzeczy. I tak, bardzo was serdecznie zapraszam. Myślę, że będzie się dobrze bawić. Myślę, że będziemy się wszyscy bardzo dobrze bawić. Niestety nie mam Vity z wyjściem wideo, ale jakoś sobie mam nadzieję poradzimy. Więc tak, jesteśmy w walce z Quarkiem kosmiczną. Jak pamiętacie moje chamskie zastopowanie nagle filmu, ucięcie go, to ta data jest to, co się dzieje po. I tak, pograłem sobie trochę na tej trylogii Ratcheta i Clanka i sądzę, że jest całkiem niezła. No nie chcę mi się jej przechodzić, ponieważ już całą trylogię przeszłam na PS3, ale sądzę, że kiedyś mnie po prostu złapie, że będę chciał ją przejść i tada. Wtedy będę ją przechodził i będzie fajnie, mam nadzieję. I powiem szczerze, że jest bardzo dobrze wykonane. Nie wiem, czemu ludzie na nią tak narzekają. Ja jeszcze nic nie znalazłem, żadnego błędu. Oczywiście jeszcze nie dotarłem w Ratchet & Clanku trójce do Insomniac Museum. No. I powiem wam, że nagrałem cały gameplay do Spyro 1, więc szykujcie się na maraton. Że tak mogę wam zaspoilować, to będę prowadził aż 3 let's play podczas Raymana 2, razem z Raymanem 2. Czyli będzie to Rayman 2, Rayman... Nie. Rayman 2, Sonic 3 i Knuckles oraz Spyro the Dragon. Więc możecie się przygotować na Spyro the Dragon, aczkolwiek nie jestem głupi i nie pomyślałem, żeby zrobić to live. Więc jedyną grę, jaką możecie zobaczyć live ze Spyro, to będzie to Spyro 2 i później Spyro 3. Więc nie bądźcie źli na mnie, że może komentarz będzie słaby na Spyro the Dragon, ale emocje będą dopiero wtedy, kiedy będę nagrywał Spyro 2. Bo jak mówiłem na streamach, Spyro 2 jest moją ulubioną częścią Spyro. Ponieważ jest dla mnie bardzo przyjemna ta gra i w ogóle. No. Jest bardzo fajnie, miło. Może powiedzieć, że konsola PlayStation Vita jest bardzo spoko. Tylko czekam, aż uzbieram pieniądze na kartę pamięci i wtedy będę mógł wam powiedzieć, jak się gra w Ratchet & Clank Zaoga Q oraz w PlayStation All-Stars Battle Royale. Kurde. No. Oraz w przyszłości, bo chyba nawet w tym roku wychodzi Ratchet & Clank Nexus na PlayStation Vita. I oczywiście, jako już jestem fan, że jestem mega fanem Ratcheta, to muszę to kupić w wersji pudełkowej, bo nie chcę mi się tego ściągać. Ani sądzę, że będzie crossbuy po tak długiej premierze. Aż sprawdzę jeszcze, czy to dziś, czy to w tym roku na pewno wychodzi Ratchet & Clank Nexus na PlayStation Vita. A w lipcu. No to akurat w wakacje to idealnie, to pieniążki muszę sobie odłożyć na to. Sądzę, że nie będzie to droższe od Ratchet & Clank Nexus na PS3, więc
Powiedzmy, że ludzie zainteresowani tą pozycją, czyli Ratchet & Clank Nexus na Vita, powinni sobie odłożyć jakieś 120 zł czy coś. To wtedy ma się zapewnione, że będziecie ubezpieczeni na kupienie Ratchet & Clank Nexus. I taką... Powiem wam, że miałem niedawno taką bardzo ciężką rozkminę. Co zrobić, jeśli ma się problem z wyborem konsol? Więc dajmy na przykład takiego mnie, który lubi Nintendo i lubi Sony. I dajmy na to, że chciałem sobie kupić 3DS-a i Vita. No nie miałbym jeszcze Vita, ale chciałbym jedno albo drugie sobie kupić, bo na dwa mnie nie stać, to później sobie dokupię. Jako już mam Vita, to od razu wam mówię, że po kupnie konsoli Vita TV zacznę zbierać sobie na konsolę Nintendo 3DS. Na nowego Nintendo 3DS XL, ponieważ z tego co patrzyłem, zwykły Nintendo, nowy Nintendo 3DS to ma strasznie mały ekran, a ja potrzebuję takiego dużego ekranu, żeby cokolwiek widzieć. Powiedzcie mi, że jestem ślepy, ale po prostu tak lubię. Jestem już za bardzo przyzwyczajony do Vity. Więc nie zdzierżę małego ekranu. Bo już mi się na PSP strasznie dziwnie gra, ale sądzę, że minie to z czasem. A więc na PSTV na pewno jakieś gry z PSN-a sobie kupię z PSP, ponieważ głównym moim powodem kupienia PSTV to jest granie gry z PS Vity i PSP w bardzo dużej rozdzielczości. Powiem, wiadomo, są też jeszcze jakieś filtry nakładane, żeby takie rozpikselowane nie było, ponieważ domyślcie się sami. I tak, co zrobić, jeśli mamy takiego człowieczka, który chciałby sobie kupić Nintendo 3DS albo PS Vita? Co wtedy taki człowiek robi? Najlepszym sposobem według mnie jest wypisanie waszych najbardziej interesujących was tytułów. To jest najlepszy sposób na to, aby się dowiedzieć, jaką konsolę byście chcieli. Bo na przykład ja sobie wypisałem jeszcze z Vitą takie must have'y, ale tylko po to, aby sobie wypisać wreszcie listę, co taka lista zakupów. No i na przykład patrzcie, na 3DS-a możecie sobie jeszcze kupić gry z DS-a, jeszcze ten Nintendo eShop jest tu tam, ho ho ho, jeszcze więcej będę wam mógł powiedzieć, jak będę miał kiedyś tego właśnie Nintendo 3DS XL nowego. I powiem, że gdybym był takim człowiekiem, który musiałby sobie, kupię sobie 3DS, a w drugiej chwili, a może Vita też, to wypisałbym taką listę i szczerze powiedziawszy wybrałbym Nintendo 3DS-a, bo znacznie więcej gier mnie interesuje na tą konsolę, ale PS Vita też mnie bardzo interesuje, wiele tytułów, to znaczy na razie nie, ale powiedzmy sobie szczerze, dopiero na koniec żywotności konsol wychodzą jakieś super mega tytuły. Albo tak jak wyciskające wszelkie poty z konsol. I jest to może nie fajne, ale sądzę, że wreszcie coś fajnego wyjdzie. Między innymi sądzę, że Vita uratuje Ratchet & Clank Nexus. To jest takie moje prywatne przekonanie. Nie wiem, czy się sprawdzi, ale ja na pewno kupię. Powiem wam, czy można skończyć z Vitą, czy można już ją sprzedać. Jako już jestem kolekcjonerem konsol, to zachowam Vita, nie będę jej sprzedawał, tak samo jak mojego kochanego PSP. I to strasznie przypomina Księżyc Insomniak. Więc co, Quark spadł na Insomniak Mon? Hehe. A, i mówię, na wszystkich kascenkach mam gdzieś te wszystkie. O, zdobyliśmy trofeum, więc jest fajnie, trofka jest. Więc 15 na 10. No. I dostajemy nowy statek.
Szybszy, lepszy. Nie widać tego w gameplayu. Od razu wam powiem, nie widać tego w gameplayu, bo już chyba nie mamy żadnej sekcji takiej do strzelaniny. I jeżeli słyszycie jakoś inaczej tą teraz ten gameplay i mnie, to znaczy, że zastosowałem technologię Autodac z Audacity. Jeśli nie zastosowałem, to przykre. Niestety. No. Wiem, że bardzo dużo powtarzam, no, ale niestety tak jest. Na live'ach jest znacznie lepiej, bo każdy może poddać jakiś temat do rozmowy, a tak to ja muszę sam wymyślać sobie temat do rozmowy. I jest takie już nagadanie na moich let's play'ach, na live'ach. O, jest całkiem spoko, powiedzmy. I tu jest moje zaciekawienie. Wykrywanie śrubek jest, że gdzieś w pobliżu są śrubki. Ale do licha, jak w statku metalowym mogą być zakopane śrubki? Bo to wskazuje, gdzie jest zakopane. Gdzie są zakopane śrubki? Żeby tutaj ktoś zaraz nie strzelił suchara, że pokazuje, gdzie jest zakopane. Odpowiedź brzmi w Polsce. Aha, wygrałem? Nie. No to okej. Więc to jest bardzo dobry sposób na zapoznanie się dodatkowo z biblioteką, bo na przykład możecie sobie nie wiem, jakiś gry online zobaczyć, jakie są tytuły i co was może zaciekawić, tak? Dla fanów Minecrafta i ludzi, którzy chcieliby sobie kupić Nintendo, to powiem, że na Nintendo niedawno wyszło, no niedawno całkiem, wyszło, ja tu mam nawet zapisane, Cube Creator 3D, który jest klonem Minecrafta. No i wielkie nadzieje w nim, powiem. Aha, i w ogóle się dowiedziałem, że ten gościu z Gadgetrona nie powinien być taki płaski. Między innymi czemu się... Jak się tego dowiedziałem? Otóż grałem w wersję Ratchet & Clank Trilogy na PS Vicie i on tam wygląda, mam nadzieję, normalnie. Mówię, nie grałem w Ratchet & Clanka zwykłego. Jako już jestem nerdem, to kiedyś będę musiał kupić sobie te cztery pierwsze części na PlayStation 2. A że cztery pierwsze części, to nie wykluczam też, wiecie, Ratchet Clank Size Matters. Lecz czego niestety nie kupię. Nie kupię Secret Agent Clank na PlayStation 2, ponieważ ta gra wyszła tylko i wyłącznie w Ameryce. I co to znaczy, że na europejskim PS2 się nie uruchomi. Więc jest to niestety dosyć smutne, ale... Ale może to przeżyję. Jeśli kupię Secret Agent Clank na PlayStation Network, to sądzę, że to przeżyję i będę mógł kupować... będę mógł grać tak jak na PlayStation 2. Ponieważ jak się rozciągnie ekran, to jest praktycznie taka sama jakość. To znaczy, że jakość jest lepsza. Ale mam nadzieję, że spodoba wam się mój let's play późniejszy z Secret Agent Clank, ponieważ ta gra jest bardzo fajna. Jedyny jej minus są quick time eventy. Jeśli ktoś grał, to rozumie mnie. Tak, w tej planszy mamy tutaj wielkie wykorzystanie grawitacyjnych butów oraz bomb. Tak. Oraz turbin wiatrowych, które nas odsuwają na lodzie, dzięki, raczej przez co możemy umrzeć nieraz. I tak wam zdradzę w tajemnicy, więc nikomu nie mówcie, że te must have'y na konsolę New Nintendo 3DS XL to też wpisałem z DS-a, bo może kiedyś, jak będę miał taki kaprys, to kupię DS-a, żeby mieć do kolekcji Nintendo, jak się wkręcę starcie w to Nintendo.
I wtedy. Wtedy tak właściwie ten DS nie będzie mi potrzebny, tylko będzie sobie tak, wiecie, leżał sobie, aby ładnie wyglądał. Ale głównie też zapisałem test DS-a, ponieważ chcę obejrzeć te gry z DS-a. Ponieważ między innymi, nie wiem, Sonic Colors, które już nagrałem. Bo wiecie, jak to jest, ten mój kolega, którego tu nagrywałem, to miał 3DS-a z videocard capture, ponieważ jest szczęsne zarządzanie losu. To powiedziałem sobie, stary, nagrajmy wszystkie Soniki, aby był na mój kanał. No i nagraliśmy z Wii, Nintendo 3DS-a. Znaczy z DS-a, ale z 3DS-a też Sonic Boom Shattered Crystal, więc... Taki mały spoilerek dotyczący tego. Ale mam nadzieję, że fajny dość, może się tak poświęciłem. Więc jestem bardzo optymistycznie nastawiony do 3DS-a. Oczywiście pewnie dużo pieniążków będę musiał zebrać na te wszystkie gry, jakie posiadam, jakie chciałbym pograć na Nintendo 3DS-ie. Ale jak również zwity, nie spodziewajcie się materiałów z tej konsoli, ponieważ nie będę kupował z video card capture, ponieważ jest to za duży wydatek, najprościej w świecie mówiąc. Jedyne co jest sceptyczne nastawione, to jak będę kupował gry Sonica, ponieważ jest na pewno gra RPG, czyli Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. Jestem strasznie sceptycznie nastawiony do tej gry, ponieważ jest to RPG. RPG-ów mogę nie ogarniać zbytnio, więc z tą grą na pewno będę miał problem. Pojawia się tam nowa postać, nie będę wam spoilerował, ale powiedzmy, że ciekawa. Z wyglądu sądzę, że jest to coś na rodzaj Sonic Adventure T-Call. Creepy oczy. Właśnie dostaliśmy PDA. Nie pamiętam już skoro to. I Gadgetron PDA, czyli takiego przenośnego Gadgetrona, więc nie musimy już się teoretycznie rzecz biorąc martwić o amunicję, ponieważ cały czas możemy ją kupić w każdym możliwym miejscu. I tak, spojrzałem na te rysunki z widoku pierwszej osoby, ponieważ jakby ktoś, nie wiem, znał jakiegoś easter egga związanego z tymi rysunkami, to proszę bardzo wpisać w komentarzu. Specjalnie tutaj pokazałem, żeby było śmiesznie. Więc od razu przypisałem do jakiegoś miejsca tego gadżetu od PDA. Chyba w całej grze tylko dwa razy go użyłem. Bo nie dość, że ma plusy i minusy. Otóż plus jest taki, że mamy wszędzie Gadgetron. Dzięki czemu nie musimy się martwić o amunicję, bo nie nam się nie skończy pieniądze. I tu przychodzi problem, ponieważ PDA ma droższe wydatki. Jest drożej tutaj. Więc jak widzicie, to przekreślone tutaj to jest cena z normalnego Gadgetronu, a to wyżej jest cena z PDA. I PDA działa bodajże jest do... PDA było aż do Secret Agent Clank. Już później się w grach nie pojawia, z tego co dobrze pamiętam. Tak, dobrze pamiętam. Quest for Booty, Trials of Destruction, The Kraken Time. W załodze Q. 4 za 1 oraz Nexus nie ma. PDA. Size Matters
trójce, a nie, przepraszam, nie ma jeszcze PDA w Deadlocked. Chociaż to jest albo Gladiator, zależy gdzie mieszkacie. Gladiator. Tam nie ma, ponieważ... Please, tam amunicja, tam jeden pistolet wystarczy wam prawie na całą rundę. Co pokażę na pewno by... w Let's Playu, znaczy w Gladiator. I tak, znalazłem cutscenki do PS, z wersji PS2, więc nie musicie oglądać tych nieszczęsnych cutscenek, które się wcinają. Ponieważ samego mnie bolą od tych cutscenek oczy, więc... albo głowa, bo też głowa może od tych cutscenek boleć. I... Ja dbam po prostu o wasze zdrowie. Teraz byście powiedzieli, o, jak to jest, ale... pewnie są też problemy z tym, że YouTube może to źle konwertować, przez co mogą być jakaś zła jakość filmu czy coś. Ale w głównej mierze to jest też ze względu na wszystkie osoby, które będą to oglądały, ponieważ te kasynki naprawdę działają na tłumest tak, że potem głowa od tego boli. Po prostu mniej... Po prostu mi ufajcie. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to proszę bardzo kupić sobie Ratchet Gladiator HD na PlayStation Network i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, albo zobaczyć sobie na internecie. Nie polecam, gdyż mogą wystąpić bóle głowy u osób, które takie rzeczy oglądają. Albo bóle oczu, bo bóle oczu też mi się zdarzały. Ja wam takie opowiadam rzeczy, które mi się przytrafiły. Wam się mogą jeszcze jakieś inne przytrafić. Słyszałem, że nawet ktoś wymiotów dostał tych cutscenek, więc naprawdę uważajcie z oglądaniem ich. No... Więc nie fajnie. Jeszcze żadna gra czy to nie była aż tak zhańbiona. I między innymi tylko dlatego kupuję. Będę kupował Gladiatora na PS2, ponieważ może go przejdę, może nie. To jest jeszcze nie wiadomo. I w tym miejscu zapomniałem, że mogę obracać kamerę w prawo i lewo. I tutaj właśnie sobie przypomniałem. Więc brawo Pixel, jesteś geniuszem numer uno. I fajnie tutaj sobie można pieniążków nabrać. I strasznie się będę tu zaskoczyć, ponieważ... Ponieważ można zlecieć, gdyż grawitacja jest tu genialna. Tyle strachu. Nie strasz, bo się... No. I to jest broń nazwana Morph Array, która zmienia każdego przeciwnika poza chyba bossami w kaczki, chyba kaczki były w tej grze, więc zmienia w kaczki, ja to chyba tylko raz użyłem, albo nawet w ogóle. W pewnym sensie ta broń jest nieskończona, więc można jej użyć w już w desperacji, jak już nie macie żadnej broni, amunicji i potrzebujecie się obronić, to ta broń jest idealna właśnie dla takich ludzi jak wy. Wiesz, no niestety czasem mogą się takie rzeczy zdarzać. W moim prywatnym playthroughcie już się tak raz zdarzyło, że nie miałem w ogóle amunicji i już zdesperowany użyłem tego Morph Array'a, który mi uratował tyłek. Więc no fajnie, fajna broń, fajnie, że ma ten nieskończone amunicje i wiecie tak naprawdę co? Został nam już praktycznie jeden odcinek tylko.
Jeden? Dwa, przepraszam. Dwa. Później jeszcze tylko jakieś dwa z Kroka. I co? I Rayman 2? Jak ten czas szybko leci. Ach, to udawanie aktorstwo. No. Czas szybko leci, jak to mawiają. Już tylko dwa odcinki Ratchet i Clanka i wreszcie pożegnam się z pierwszym Ratchetem i Clankiem. A później będę się musiał męczyć z Ratchetem i Clankiem dwójką. Więc jeśli chodzi o przypomnienie sobie Ratchet i Clanka dwójki, to chyba będę przychodził granowicie. Z tego powodu, aby wreszcie tę grę przejść, a jeśli chodzi o takie nagranie, to nie sądzę, że to będzie live, ponieważ ta gra wymaga również ode mnie jakichś nerwów czy coś. Więc niekoniecznie będziecie mogli... Nie wiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Spróbuję, okej? Okay? Spróbuję. Jakieś dwa odcinki nagram live play. Jeśli się... Jeśli będzie okropnie, to... To po prostu wykasuje audio i będziemy się... I będziemy się martwić w post-commentary. Ale w post-commentary jest tak dobrze, że mogę sobie wejść na przykład na Ratchet & Clank Wiki i zobaczyć wszystko, co jest mi potrzebne do let's playa, a w takim play, a w takim live playu to no, trochę źle. Tak samo jak z Raymanem 2. Raymana 2 na PS1 bym mógł spokojnie przejść na live playu, ale tak się akurat złożyło, że w jeden dzień chciałem przejść Raymana 2. Powiedziałem sobie, a nagram tego Raymana 2. Kupiłem sobie na PS2 i tak leży, nic z tym nie robię, to sobie przejdę i nagram. No i jak powiedziałem, tak zrobiłem i między innymi dlatego nie nagrałem gameplayu, głosu. Ponieważ to nie tylko ode mnie zależy, czy chcę nagrywać głos czy nie. A takiego Ratchet & Clanka, to jak widzicie, odcinki trwają pół godziny, to spokojnie mogę nagrać nawet dwa na raz. Tylko wtedy jest tak źle, że jak nagram dwa na raz, to to wy będziecie się pruszyć, że nie dajecie czasu, nie wiem, na jakieś tematy, czy na jakieś komentarze, czy co jeszcze, bo no broń Boże. Nie wiem, co to powiedziałem, no okej. Okay. I tak. Dostaliśmy od głuchego staruszka infobota, za który się wytargowaliśmy na 100%. I sekcja, w której strasznie lamiłem. I nie wyciąłem tego lamienia, ponieważ lubicie jak lamię. Ja lubię jak lamię, to znaczy nie lubię jak lamię, bo się strasznie denerwuję, ale... Powiedzmy, że jest dobrze. Okej? Okej. No to okej. No to lecimy. Więc tutaj jest Swing Shot Level Hard. I można tu dużo pominąć sekcji. Jak ktoś się nie czuje na siłach, aby tamtą prawie 1/3 przechodzić przy tych robotach, to może tak sobie zeskipować tada. I tu się zastanawiałem, o co chodzi. I ogarnąłem. I Swing Shot to kupa. Nie no, tak serio, na serio tej sekcji nie ogarniałem i dlatego tak się działo. I zaraz ktoś napisze, haha, ale ty masz wymówki, słabiej jesteś i tyle. No, niestety, jakbym powiedział do takiego gościa, to nagrać sam gameplay i... Tak kompletnie na spontanie, bo ten poziom przechodziłem nie wiedząc kompletnie, jak go przejść. I... No, więc jak nagra, powie mi, że przyszedł, to znaczy uwierzmy na słowo, nie mogę, że przychodzi to za pierwszym razem. Ale powiedzmy, że... Nie wiem, tego się do, jak do takiego człowieka się odezwać. Po prostu stwierdzić, że jest gimbusem, który się uważa za lepszego. Ja gimbusem jestem, ale jestem jednym z tych ogarniętych gimbusów, czyli jak to mówią niektórzy, bardziej poważny niż wiek tego
niż inni w twoim wieku. To wtedy to jest... to nie jest jakaś anomalia tego, że ktoś jest bardziej dojrzały emocjonalnie i wtedy... I wtedy łatwiej się jest z nim dogadać, ponieważ rozumie więcej rzeczy. Po prostu, powiem tak, jest bardziej ogarnięty. To chyba wam wystarczy jako dobre takie porównanie. Nie, nie porównanie. Jako dobre słowo. To jest takie dobre słowo do tego. Mam nadzieję, że się to dobre słowo podobało. No. I dalej patrzymy na moje ramienie. Więc nawet chwilę frustracji, że już myślałem sobie, nie nagrywam, chrzanie, to nie będę tego przychodził. A co się później okazało, to już kompletnie byłem załamany sobą. I tak można otrzymać tam tą drugą śrubkę chyba tym sposobem, czyli trzymając się cały czas tego robota i to był cały ten cel. Wyobraźcie sobie moją frustrację. Typowe, co? Tylko złota śrubka? No, taka była moja reakcja. Śmieszno, śmieszno, co dziękuję. I doszedłem do wniosku, że live play na pewno będzie z Ratchet & Clank Size Matters. Aczkolwiek Ratchet & Clank Size Matters będę przechodził na PSP. Może się narzekać, to jest gorsza grafika i w ogóle i rozdzielczość. Ale sorry, dla mnie Ratchet & Clank Size Matters na PSP jest łatwiejsze. Czemu? Ponieważ łatwiejsze jest sterowanie, bo Size Matters na PS2 Ratchet się obraca, jak chcemy na przykład iść najpierw prosto, a później w lewo, a w Size Matters on od razu przechodzi do tego lewo, więc jest dosyć prościej do nawet speedrunowania tej gry jest prościej. I tylko dlatego ludzie przechodzą w wersję na PS2, ponieważ nie umieją zgrać obrazu z PSP oraz na PS2 jest glitch z podwójnym skokiem. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie, jeśli oczywiście oglądaliście. Dziękuję wam za oglądanie. Skomentujcie jakoś to wszystko. I cześć, do zobaczenia do live'a i do innych filmów. Pa, pa.